iPhone SE 2022 to następca iPhone'a SE 2020, którego sam zresztą posiadam i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy, czy warto interesować się właśnie modelem SE 2022 i czym tak naprawdę ten telefon różni się od swojego poprzednika, czyli SE 2020. Także zacznijmy sobie może od samego wyświetlacza tego telefonu. Zarówno w SE3, jak i w SE2 są to bardzo, no w zasadzie są to takie same wyświetlacze. Mają one 4,7 cala, są to retiny, no niestety są to LCD, same ramki tych wyświetlaczy też są duże, chociażby poprzez to, że mamy u dołu cały czas przycisk z odciskiem linii papilarnych Touch ID. Sam ten przycisk, w zasadzie skaner linii papilarnych, działa naprawdę szybko, sprawnie. Jeśli mieliście wcześniej iPhone'y właśnie typu 6, 7, 8, no to na pewno będziecie tutaj czuć się jak w domu, ze względu na to, że ta bryła tego telefonu tak naprawdę jest niezmieniona już od, no powiedzmy, że 10 lat, bo iPhone 6 wyszedł w 2014 roku i tak naprawdę wyglądał bardzo podobnie do tego telefonu. Także jest to mega zachowawczy telefon, z drugiej jednak strony może się to też wielu osobom podobać. Natomiast w środku już ten telefon został mocno odmieniony, może nie mocno przy poprzedniku SE 2020, ale na pewno mocno przy iPhone 6, ze względu na to, że sam procesor, który siedzi w tym telefonie, jest identyczny jak procesor w iPhone 13 i 13 Pro. Jest to Apple A15 Bionic, który dostanie jeszcze aktualizację przez no 3 około lata. Także do jakiegoś tam iOS 21 będzie ten telefon jeszcze wspierany, no a wiadomo, później będą jeszcze pomniejsze aktualizacje zabezpieczenia. Także no mocy tutaj macie sporo w tym telefonie. Jeśli chodzi o konstrukcję, no to jest tak jak mówiłem, zachowawczo. Z tyłu macie szkło, z boku macie ramki z aluminium, no a z przodu macie szkło z przyciskiem, tak naprawdę początek. Także jest to znany design, natomiast taka pierwsza zmiana, która rzuca się w oczy, to chociażby logo Apple, które jest przeniesione z góry na sam środek. I generalnie ciężko jest odróżnić, w zasadzie jest to niemożliwe odróżnić iPhone'a SE3, czyli tego właśnie z 2022 roku, od tego z 2020 roku. Są to bardzo, bardzo podobne, żeby nie powiedzieć identyczne telefony. Jeśli chodzi o ogniwo, no to tutaj jeśli macie model nowy ze 100% kondycją baterii, to powinno Wam to starczyć na cały dzień przy średnio intensywnym użytkowaniu. Jeśli przyciśniecie ten telefon mocniej, czyli będziecie go bardziej intensywnie po prostu używać, to no będzie raczej on wymagał ładowania w zasadzie dwa razy dziennie. Ja mam SE 2020, tak jak mówiłem, jako drugi telefon, no i on już ma tą kondycję dosyć wyczerpaną, poniżej 80%, więc też nie mogę się za bardzo wypowiadać na temat ogniwa, no bo jest ono już mocno zdegradowane. Natomiast według producenta no starcza w SE3 po prostu ta bateria na około 15 godzin, a dla porównania w SE 2020 na 13 godzin, więc według producenta bateria w SE3 trzyma dłużej, natomiast tak jak mówię, no są to bardzo podobne baterie i wy raczej nie odczujecie, czy tutaj w tym modelu nowszym trzyma ona dłużej, czy nie, no bo i tak wiadomo, to nie są jakieś wielkie ogniwa, sam telefon też nie jest zbyt duży, czy też gruby, więc tam nie było za bardzo też siłą rzeczy, jak upchać większej baterii, więc generalnie no nie ma szału, jeśli chodzi o baterię, natomiast ważne, żeby ta bateria była nowa, żeby miała 100% po prostu kondycję. Jedna z takich, myślę, pierwszych zmian, które faktycznie możecie odczuć, to moduł 5G, jeśli chodzi o łączność, który występuje w najnowszym SE, czyli SE3, natomiast w poprzednim SE2 już ten moduł 5G nie występował, mieliśmy tylko i wyłącznie LTE, więc generalnie no, ten nowszy standard macie w tym nowszym właśnie modelu. Przechodząc do aparatu, aparaty są bardzo podobne, mają one, mówimy tutaj oczywiście o tylnym aparacie, jest on pojedynczy, ma 12 megapikseli, jeśli chodzi o rozdzielczość. Przysłonę macie 1.8, natomiast występują tu pewne różnice siłą rzeczy między SE 2022 a SE 2020. Mianowicie macie tutaj
Deep Fusion, a jeśli ktoś nie wie, no to Deep Fusion to jest taki system, który przetwarza zdjęcia i po prostu poprawia jakość tych zdjęć, które są zrobione w słabszym oświetleniu. To weszło od iPhone'a 11, no i trafiło do tego nowszego SE 2022. Dodatkowo macie tutaj nowszy HDR, bo HDR4 zamiast HDR2, który był w SE 2020. Dodatkowo macie też style fotograficzne, których w SE 2020 nie było, a w tym nowszym 2022 już występują. Także to są takie trzy zmiany w aparacie, no ale myślę, że i tak większość użytkowników nawet ich nie dostrzeże. No może te zdjęcia w nocy faktycznie będą lepiej wyglądać na tym nowszym SE, natomiast no i tak nie są to jakieś nie wiadomo jak zaawansowane kamery, aparaty przy innych modelach iPhone'ów, natomiast myślę, że są w zupełności do podstawowego, codziennego użytkowania wystarczające. No może brakuje szerokiego, ultra szerokiego kąta, no ale to już jakby jest kwestia indywidualna. Przechodząc do wideo, no to wideo są bardzo dobre, maksymalnie macie tutaj 4K 60 klatek, ja nieraz nawet swoim SE 2020 nagrywam na kanał, więc jakość tych wideo naprawdę jest dobra na iPhone'ie już SE 2, nie mówiąc już o SE 3, który dodatkowo w trybie poklatkowym, jeśli chodzi o wideo, ma tryb, otrzymał w zasadzie tryb nocny, więc macie tutaj dodatkową jeszcze funkcję w tym nowszym modelu. Przechodząc do aparatu przedniego, aparatu selfie, no to w obu modelach, czyli w SE 3, jak i w SE 2, ma on 7 megapikseli, natomiast tak samo dostał w SE 3 kilka więcej tak naprawdę funkcji, czyli Deep Fusion, HDR4, inteligentny tak naprawdę HDR4, no i style fotograficzne, czyli to samo co tylnia kamera. Więc tutaj macie po prostu kilka więcej funkcji, tak naprawdę o kilka więcej funkcji w tym SE 3. Natomiast generalnie są to bardzo podobne telefony, porównując właśnie SE 2020 do 2022, z tym, że myślę, że taka największa zmiana, którą faktycznie no można odczuć w tym nowszym SE, czy też która jest taka bardziej przyszłościowa, no to generalnie to 5G, bo to faktycznie może się przydać. Jeśli chcecie ten telefon zostawić na dłużej, no to lepiej już właśnie pójść w tego SE 3, no ale też sam procesor Apple A15 kontra A13 w starszym SE, no też po pierwsze jest wydajniejszy, ale po drugie jest też bardziej przyszłościowy, no tak jak mówię, dostanie on jeszcze 3 lata aktualizacji, gdzie ten starszy SE 2 dostanie jeszcze tylko rok aktualizacji. No bo prawdopodobnie dostanie on jeszcze iOS-a 19, choć to też nie jest jeszcze pewne, no i na pewno zakończy już wsparcie. Natomiast SE 3 będzie jeszcze po tym telefonie 2 lata wspierany, więc generalnie, no czy warto jest się zainteresować tym telefonem? Myślę, że tak. Natomiast nie kupowałbym go nowego ze sklepów, no ze znanych nam po prostu sklepów, już tu nie będę po prostu mówił nazwy, natomiast chodzi mi o to, że on w sklepach nowy teraz, ten SE 2022 kosztuje ponad 2000 zł, na jakichś promocjach może tam przed 2000 się coś, jakąś ofertę znajdzie, natomiast to i tak jest dużo za dużo. Ten model, ten SE 2022, żeby to było opłacalne, trzeba kupić poniżej 1000 zł. Może to być model używany, znaczy no zależy, czy chcecie się bawić w używany, ale jeśli jest to model używany z kondycją no powiedzmy nie poniżej 90% i kosztuje on do 1000 zł, to warto, tak do 1000, ale tak mi chodzi bardziej 700-800 zł max. Więc generalnie za takie pieniądze w dobrym stanie, jeśli jest ten telefon, to warto, no bo macie procesor z iPhone'a 13, czyli macie jeszcze no kilka lat wsparcia, macie 5G. No macie starą konstrukcję, no ale to wielu osobom myślę, że nie powinno przeszkadzać, jeśli też lubią taką zachowawczość. A samo wykonanie telefonu jest bardzo dobre, macie też ładowanie indukcyjne, nie macie MagSafe'a, no ale indukcyjne macie, więc generalnie warto się zainteresować nim, tak jak mówię, za 700-800 zł w dobrym stanie. Natomiast gdy macie dać już powyżej 1000 zł za ten telefon, to nie warto, bo macie takie telefony jak iPhone 11 Pro, czy niewiele dozbieracie i kupić iPhone'a 12, oczywiście tutaj mówię o iPhone'ach używanych, no ale 12, mimo tego, że ma rok starszy procesor, no to i tak jest pod każdym względem tak naprawdę no lepszym telefonem generalnie, bardziej przyszłościowym, który wygodniej się używa, bo macie chociażby większy wyświetlacz i gesty zamiast tego przycisku początek, natomiast to też jest kwestia indywidualna, tak jak mówię.
No generalnie do 1000 zł warto kupić tego SE 2022, za więcej raczej poszedłbym w inny model. Pewnie niektórzy też myślą, może myślą, czy warto kupić jeszcze SE 2020, czyli ten starszy model SE, no to generalnie jako główny telefon raczej bym już nie kupował, chyba że nie mieliście nigdy iPhone'a i chcecie tylko spróbować na spróbę kupić jakiegoś iPhone'a, to ok, tam do 400, do max do 500 zł takie SE2 można spróbować kupić, bo on cały czas działa spoko. No natomiast generalnie jako główny telefon taki na rok, dwa, no to myślę, że co najmniej ten SE 2022 lub iPhone 11 łamane na 12, już raczej lepsza ta 12, bo ten SE 2022 faktycznie ma już mocny procesor, więc pod kątem wydajnościowym jest on chociażby lepszy niż iPhone 11. Więc tu sami zdecydujcie, jeśli wam nie przeszkadza ta bryła właśnie z przyciskiem początek i z, no umówmy się, pasami startowymi na dole i u góry, to warto, bo macie procesor z iPhone'a 13, a wiemy, że iPhone 13 jest o wiele droższy od tego telefonu, a wydajnościowo będzie to samo i tyle samo będzie jeszcze, przez taki sam czas będzie jeszcze wspierany, więc napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym telefonie, no i generalnie to jest jakby moja opinia na ten temat i też takie porównanie z tym starszym SE, który mam, czyli SE2. Generalnie do 1000 warto, także do następnego, cześć, dajcie suba, dajcie lajka, jeśli odcinek się podobał, no i widzimy się w następnych.